Klo babcia. Elo saluto. Bonsoir. Co to jest? To nie jest długopis. To jest, słuchajcie, również nie jest to widelec. To jest teleskopowa drapaczka do pleców. Proszę bardzo. Wiecie, jak czasami plecy strasznie swędzą. No i to jest właśnie taka drapaczka. Proszę, można się drapać. Ale ja sobie pomyślałam, że z tej drapaczki mogę zrobić również statyw do mojego smartfona. Zaraz Wam pokażę, jak to robię. Troszeczkę będzie... tak. Słuchajcie i o. Proszę. Wsadzam. I mam statyw. Mogę go sobie wysuwać, wsuwać, wysuwać. Także lecimy teraz do dalszych zadań. Lecimy do dalszych zadań. Dryndzień. Dryndzień. Teraz pokażę Wam trochę z kuchni mojej, ponieważ jak już pokazałam drapaczkę, to pokażę jeszcze więcej. Więc teraz, żeby się ustabilizować, żeby nie trzymać tego, żeby mieć obie ręce wolne, móc mówić normalnie i gestykulować, muszę gdzieś ten smartfon położyć, prawda? I tutaj mam taki, kładę go na takiej skrzyneczce. Chodź, skrzyneczko, pokaż się. No, ciężko. No w każdym razie kładę go na skrzyneczce. Kładę telefonik na skrzyneczce. Chyba trochę za daleko. Muszę przysunąć skrzyneczkę. No ale to teraz się smartfonik nie opiera o nic, bo opierał się o ścianę. A cóż prostszego, mam tutaj taką literę N albo Z. I sobie smartfonik opieramy o literę. No i dryndzień. Nie, to poradnik pstryk. Dryndzień. Słuchajcie, muszę Wam opowiedzieć o dwóch uśmiechach, które dzisiaj skolekcjonowałam. Pierwszy był ujmujący, a drugi był interesujący. Otóż ten pierwszy zdarzył się, kiedy z klopdziadkiem podjechaliśmy pod sklep znanej sieci, nie mogę mówić jakiej, i pod tym sklepem klęczał człowiek, żebrząc, który miał nogi ucięte. Tak jak tutaj jest kolano, to on miał tak ucięte nogi. I klęczał na tych kolanach i na te kolana miał nałożone jakieś takie kalosze na odwrót czy coś. No widok był wstrząsający. I tak klęczał. Nie ruszał się, nie prosił, tylko klęczał. Myśmy z klopdziadkiem po prostu oniemieli. Nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić, bo to był taki widok... Weszliśmy, zrobiliśmy zakupy, no i wychodząc, klopdziadek dał mi pieniądze i ja wrzuciłam temu panu do takiej czapeczki, którą tam miał i tam zbierał taki beret. I słuchajcie, ten człowiek uśmiechnął się do mnie tak pięknym uśmiechem, że ja naprawdę będę go miała bardzo długo pod powiekami. Takim pięknym uśmiechem, ale to nie było takie, wiecie co było, wiecie jak ludzie sępią pod marketami, to mówią, a szefowo dziękuję, ja nie zbieram na picie, tylko na coś tam albo na coś tam. To był po prostu uśmiech człowieka. Ja się do niego też uśmiechnęłam i mówię Wam, będę pamiętać to bardzo, bardzo długo, ten uśmiech. A drugi uśmiech był interesujący, nie ujmujący, tylko interesujący. Bo potem poszłam do fryzjera. Widzicie, o, obcięłam się wreszcie na krótko. Poszłam do fryzjera. I u fryzjera była taka sytuacja. Najpierw, tam u fryzjera była kanapka i oprócz tego, znaczy do siedzenia kanapka, oprócz tego fotelik dla czekających. Jak przyszłam, to na kanapce siedziała pani młoda, wgapiona w urządzenie. W ogóle się na mnie nie spojrzała, ja tam się rozbieram, ona ma tam te swoje bambetle, jakieś torby, wszystko dobra, nie zwraca na mnie uwagi.
No więc pomyślałam, że jeżeli będę musiała poczekać na fryzjerkę, to ją przeproszę, ale nie musiałam czekać, więc nie musiałam przepraszać. Jak mnie już moja fryzjerka ostrzygła, to na tej samej kanapce siedział pan, który jak tylko zobaczył, że biorę płaszczyk, to się przesiadł na fotelik, żeby zrobić mi miejsce. I się do mnie uśmiechnął. I ja się do niego uśmiechnęłam. Ten pan był Irlandczykiem. No. Także to jest interesujące o tyle, że my nie lubimy się do siebie uśmiechać. Jesteśmy właściwie cały czas na totalnym rwie. Także uśmiech w Polsce jest rzeczą bardzo rzadką. Nie uśmiechamy się do siebie w takiej przestrzeni publicznej. Jeżeli się nie znamy, to patrzymy na siebie wilkiem. W związku z tym ja teraz będę kolekcjonować uśmiechy, ponieważ uśmiechy są rzadkością, a jak coś jest rzadkie, to jest bardzo cenne. I uśmiechy są cenne. Więc będę kolekcjonować uśmiechy i o każdym takim do kolekcji uśmiechu będę Wam opowiadać.